Siemaneczko, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. Więc w dzisiejszych angielskich opowieściach. Angielskie opowieści! Opowiem wam historię prawdziwą, która mi się zdarzyła niedawno. Ale stop! Dobrze wiem, że przytyłam, nie musicie mi o tym mówić dokładnie. Na pewno jesteście ciekawi, czemu jestem taką świnką teraz. Kui, kui. Kui. Przytyłam 7 kilo. Sporo, co nie? Po prostu jak weszłam na wagę, to z niej szybko zeszłam, bo prawie się złamała. Mówię, coś mi tu nie gra. Jakim cudem przytyłam 7 kilo? Co to? Jak to? Czemu? A temu, że słuchajcie, robię cały czas YouTube'a. Chodzę do pracy, robię YouTube'a. Chodzę do pracy, robię YouTube'a. Nie przedłużając, zaczynajmy angielskie opowieści. Które oczywiście odbywają się w każdy wtorek. Więc pewnego słonecznego razu, bardzo słonecznego, było tak gorąco, że myślałam, że nie dam rady wyjść. W sensie wyjść na dwór, na zakupy. Musiałam kupić parę rzeczy, farbę do włosów z tego co pamiętam, bo chciałam sobie pokolorować włosy na jakiś różowy, czy jakiś tam kolor, już nie pamiętam. Poszłam do jednego z moich ulubionych sklepów, nie powiem wam nazwy, bo jeszcze mnie posądzą. LOL! Chociaż w sumie nie mają o co, bo ja nie mam pretensji do sklepu, tylko mam pretensje do tego pana, który tam pracował. Był tak niemiły, że miałam ochotę podejść i mu tak... No ale dojdziemy do wszystkiego powolutku. Więc wyszłam sobie na dwór w ten mega gorący, słoneczny dzień, który w sumie był naprawdę fajny. I rzadko kiedy tu mamy takie słońce i naprawdę ładną pogodę, pomimo, że było mega gorąco, myślałam, że padnę, ale dałam radę. Doszłam do tych sklepów, no i poszłam do jednego, do drugiego, byłam ucieszona, było fajnie, wszystko milutko, każdy miły, gadaliśmy, rozmawialiśmy sobie z ekspedientkami, z ekspedientami. Z panami, którzy pracują w sklepie. No i pierwsze co, weszłam przez drzwi, poczułam takie dziwne mrowienie na plecach. Odwracam się tak szybko w tył, a tam jakiś pan, który bardzo dziwnie się zachowywał, tak i tak dziwnie mówił. Patrzał się na mnie i jak się tylko obróciłam, spojrzałam na niego, to od razu wzrok spuścił gdzieś tam, że niby coś robi w ogóle, że on się na mnie by nigdy nie patrzał i no dobra, ale poczułam jednak ten wzrok, ale dobra, byłam w dobrym humorze, więc sobie czmykałam dalej po szamponach, patrzałam jaki by tu szampon wybrać. Pierw wzięłam jeden, poszłam dalej, a później mówię, a chyba jednak tego nie chcę, odłożyłam go, wzięłam sobie inny, poszłam na farby, patrzę na blond, patrzę na różowe, na wszystkie, bo ja jak jestem w sklepie, to ja patrzę na wszystko, dosłownie. I znów czuję mrowienie. Takie dziwne mrowienie, kiedy ktoś was obserwuje. Po prostu wy wiecie, że ktoś się patrzy. I znów się odwróciłam, tylko tym razem delikatniej, na wszelki wypadek. I wyobraźcie sobie, że znowu to był ten chłopak. No i patrzał się na mnie. Nie wyglądało to na przyjazne spojrzenie. To bardziej wyglądało na coś takiego... O, słuchaj, ty pierdzielaj z tego sklepu! Mówię, a pewnie jakiś schizma w głowie. Poszłam na inną sekcję, już nie pamiętam na co patrzyłam, prawdopodobnie na makijaż. Wiecie jak to kobiety, my po prostu uwielbiamy patrzeć, oglądać, kupywać wszystko, co najlepiej cały sklep byśmy kupiły. No i sobie tam coś szperałam, patrzałam, oczywiście z koszykiem już naładowanym. Nie! Znów mam te uczucie, mówię, co jest? Znów się na mnie ktoś patrzy. Ponownie się odwróciłam raz trzeci i raz trzeci ten sam facet się na mnie patrzył w drugiej alejce i jak spojrzałam na niego, spuścił wzrok i udawał, że coś tam robi w jakichś szafkach, coś tam grzebie. Mówię, o nie, 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 koleżko, o co ci chodzi? Tak jak mówiłam, to było wrogie nastawienie, to nie było nic miłego. On się patrzał na mnie, jakbym... coś kradła, czy coś. Najlepsze jest to, że ja do tego sklepu przychodziłam co najmniej raz na 2 tygodnie. No może co tydzień. Czasami się zdarzyło 2 razy w tygodniu, zależy jak potrzebowałam. Więc przebywałam tam bardzo często, bardzo dużo. Widziałam go czasami, ale no nigdy nie zwróciłam uwagi, no bo... Okej, jak to tak ma być, jak on ma mnie śledzić, to ja sobie do niego pójdę i ja się zapytam, co on o tym myśli. Czy ta farba ciemna będzie do mnie pasować? Czy ta może blond, bardziej platynowa? A on powiedział do mnie, pani to już chyba nic nie uratuje. Lepiej, żeby pani zcięła te włosy tak po to. O ty chamie, sobie myślę, co jest? Jaki kulo niemiły, no spoko. Okej, zapamiętam cię, ty chamie jeden. Dobra, spokojnie kawiórka, zapomnij o tym. Nie ma co się stresować, bo tacy ludzie się zdarzają. A może miał rację, może faktycznie powinnam obciąć te włosy, bo są już zniszczone. I poszłam sobie do kasy. Której oczywiście on był. Więc ustałam w kolejce do kasy, no i sobie czekam. I patrzę w prawo i w lewo i sobie czekam. I oczywiście w czasie, gdy nabijał produkty tamtym paniom, patrzał się cały czas na mnie. Boże! Nie przyjdę już do tego sklepu. Mówię, czuję się bardzo niekomfortowo. Nie, nie, już nie przyjdę tam. Wyobraźcie sobie, przychodzi moja kolej. Cały czas się na mnie gapił. Mówię, bo gorąco mi, gorąco, źle się czuję. Już nie chcę tu być. Nie, szybko mnie kasuj i spada. Oczywiście te wszystkie myśli były u mnie w głowie. Nic na głos nie wypowiedział. Bo nie chciałam być rud niemiła i taka księżniczka wielce, więc mówię, dobra, może chłopak ma zły dzień, dlatego tak się dzieje.
No i zaczął kasować mi szampony i te różne moje kosmetyki z jednego miejsca przekładał na drugie. Patrzę, co on robi. Wszystko skasował i on do mnie, 20 funtów poproszę. No to dałam mu te 20 funtów. A on tak, rozwinął pieniądze, patrzy pod jedno światło, pod drugie światło, trzepie tymi pieniędzmi, wącha je. Co on robi? No dobra, sprawdzę, czy są fałszywe. Może jeszcze niech je poliże, albo pogryzie. Trochę rozerwał, mówię, dobra, niech je porwie na kawałki, tylko da mi moje rzeczy i ja spadam stąd. Trzepie tak, tak, przy tym patrząc się na mnie. Czy na pewno mu nie dałam fałszywych pieniędzy? Trzepie, trzepie, trzepie tymi pieniędzmi. Patrzy na lewo, patrzy na prawo. Ludzie stoją, czekają, wszyscy się patrzą. Z tego co wyczytałam z ich min, mówią, no jakiś idiota. Zrobił tak, pyk, pyk i schował do kasy tak, pyk. Uhu, brawo, brawo. Do czego jeszcze może się przyczepić chłopak? I wyobraźcie sobie, miałam tam z 10 rzeczy. Next please! Hola hola panie, a gdzie jest moja siatka? Jakakolwiek? Mam w ręku trzymać wszystko i w nodze jeszcze? Ups. Pani nic nie powiedziała o siatce, więc siatki pani nie dałem, a po drugie siatka kosztuje 10 pi. No co za kret! Chyba chciał mnie wyprowadzić z równowagi. Poproszę siatkę. Pewnie myślał, że a biedna Polka to nawet nie zapłaci 10 pi za siatkę. Zdenerwował mnie, jak oni traktują ludzi. Poszłam do domu zirytowana, mówię nie, 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 nie. Jestem zła, jestem bardzo zła. Minęło parę dni, mama przychodzi do domu, bo była na zakupach i mówi do mnie, Sandra, Sandra, wiesz co się stało? No co się stało, mamo? Opowiadaj przynajmniej, będę miała do następnych angielskich opowieści. Wiesz co, byłam w tym sklepie takim tam i tam był taki dziwny facet. On chyba jest nowy, bo widziałam go tylko parę razy. Ten facet co wyglądał... Rękoma wymachiwał, tak się dziwnie zachowywał. Skąd wiedziałaś, że chcę o nim coś powiedzieć? Zgadłam, zgadłam, zgadłam. To co się z nim stało? A mama mówi, że był extremely rude do niej, że był bardzo niemiły, bardzo chamski. Poprosiła go o pomoc, bo chciała wybrać perfumy i powiedział, że on mamie nie pomoże, bo on nie jest tutaj od pomocy klientom, tylko żeby pracować. Gdzie tu jest logika? Przepraszam bardzo. Mać! Mama mia! Nie lubię być samodobną. Dobra, spokojnie. Mam nagrać film. Czemu się tak boję? Dobra, jedziemy. O czym mówiłam? Zapomniałam. Nie. Minęło 2 tygodnie i go zwolnili za to, że był bardzo rude do customerów. Najlepsze jest to, że ja nigdy nic nie powiedziałam, moja mama nigdy nic nie powiedziała na niego, więc widocznie musiał być bardzo rude do innych klientów. No i się go pozbyli. Powiem tak, jakbym miał zły dzień, bym to zrozumiała. Jakby coś się bardzo złego stało, bym to zrozumiała. Ale on po prostu taki był. Rude, niemiły, świń. Kui, kui. Więc takich ludzi trzeba się pozbyć. Kochane kawiórki, mam nadzieję, że wam się podoba angielska opowieść w angielskich opowieściach, które są co wtorek. I tu mam takie pytanie do was, które będę zadawała w każdym filmie, o ile nie zapomnę. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, co wy byście zrobili w mojej sytuacji, czy w mojej mamy sytuacji. Jak wy byście się zachowali do tego pana, ekspedienta. Ekspedienta? Do tego pana ze sklepu. Czy byście byli wulgarni, czy byście po prostu się zachowali normalnie. I widzimy się w następny wtorek. Trzymajcie się, pa!